nasza show. My to będzie rzeszą, my to Polsce dla Giero. Giero. Masz nam ten stres, a pomyl czubek. Może nam to kieru mi uda, da udo. Não, mas eu sei que tu és. És bandida, és fingida, me mentiste outra vez. Desce o banho de jajão, partiste do meu coração. Ainda queres me xingar, me chamar de cabrão. Já cheguei a acreditar, boas vezes, bu. Quando planos para o futuro entre eu e tu. Eras tu que eu queria, que eu gostava de verdade. Tu perdeste um carinho, respeito, amizade. Agora dá-me a base, só. Não te quero mais, bem, please, dá o go. Parte o braço, aquele tio ou aquela avó. Dá-me, dá o go, não te quero, yo, yo. Bandido, tu podes. Também já não vou aturar as tuas besteiras loucuras, as tuas rasteiras e tu. Fingida, bandida, magoaste o meu coração. Agora não tem perdão. Fingido, não sou. Bandido, não sou. Magoaste o meu coração. Agora não tem perdão. Não vale a pena mais fingir. Queres o meu combo, eu estou aqui. Parto o braço todo ao teu papuí. Mesmo bandida, já te vi. O que te faz é o meu bolso. E se te dou, é porque posso. Nunca foste amiga, não. E ainda partiste o meu coração. Falkow w czwórce, dwie wspaniałe gościowe, Karolina i Magda. Gramy sembę tym razem. Czym różni się semba, albo czym charakteryzuje semba? No na pewno już słyszeliśmy, że to zupełnie inny rytm niż kuduru, mniej elektroniki. Semba w ogóle jest jednym z takich najbardziej tradycyjnych styli angolańskich, jednym z najstarszych, z tych współczesnych, bo już w latach 50. się rozwijała. Dynamiczna, szybka, skoczna, bardzo... Bezkompromisowa. Bezkompromisowa. Magda Navarrete, czy sembę planujesz kiedyś interpretować no po właśnie swojemu? No właśnie, powiem wam, że ja trochę się strasznie wkręciłam. Doszło do niesamowitej fuzji transkontynentalnej. Naprawdę. Poza tym taki teraz jest świat muzyczny, że ludzie się fuzjują, muzyka się fuzjuje i dokładnie. Tak naprawdę tak to powinno wyglądać. Fuzjują się też nasi słuchacze. 70044. Matacz wygrywa wjazd podwójny. Może podwójny, przyjść dokładnie. Z osobą towarzyszącą, dziewczyną lub chłopakiem na imprezę. Uwaga, no mamy już laureatów. Pierwsze urodziny Zuki Zomba. Wreszcie, brawo. Maćku, poprawnie, gratuluję. Pierwsze urodziny w klubie Klinika. Również podwójne zaproszenie leci do Hanki. Hanka, poprosimy tylko albo twoje nazwisko SMS-em, albo ksywkę, bo nie wiem, czy Hanka z Żacholeckiego Lasu, czy Hanka żona Rumcajsa, czy może Hanka Skakanka, jak wolisz, tak dopisz, tak będziesz też wpisana na liście. Czekamy na tego SMS-ika 70044. No i Jarcyś, zwany też jako Pawi Śpiew, wygrywa, gratulujemy i pisze tak.
tak. Zuki Zombie, życzę 100 lat w rytmach kuduru, a teraz będą obchodziły dziewczyny pierwsze urodzinki. Dokładnie tak. Pierwsze, mam nadzieję, że wiele lat jeszcze przed nami. Batyska Fifolkow na Facebooku, tutaj Poznań i Zygi, Pomorze i Kujawy pisze, chętnie wybrałbym się na Zuki Zombie, jak i na koncert Magdy Nawarrety, ale znając nasze PKP mógłbym nie dojechać. Zgadza się, no ale jakbyś dzisiaj na przykład wyjechał, to może... Jest szansa, 13, jest szansa. PKP, 15 sobotę najbliższą. Ale może by cię dowieźli. Ale nie ma to jak gdzieś na lotnisku przez te samoloty. Ja byłam też ofiarą wulkanu w kwietniu i naprawdę do tej pory wspominam 48-godzinną podróż do Polski przez całą Europę. Magda, gramy dzisiaj twoją płytę premierową i kolejne utwory, które wybrałaś. No właśnie zapowiedziałam wcześniej nawet tą historię o Vicky Carr, czyli taki ponadczasowy duet z samplowaną Vicky Carr. To jedna nasza propozycja, takie elektrobolero właśnie, a drugie też wybrałam ten nowy rodzaj gatunku muzycznego, który udało nam się stworzyć dzięki tej płycie, bo tak też krytycy muzyczni ją ocenili jako elektrobolero. Mhm. To dwa tradycyjne bolera latynoskie, które zawsze wykonywane były w bardzo tradycyjnych aranżacjach. A tutaj futurystyczne. A tutaj są takie właśnie futurystyczne. Drugie nazywa się Nvidia. Magda Nawarrety. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. La forma en que sonríes, el modo en que a veces me riñes, adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de ti, no separarme de ti. Es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna y mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras, y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia.
envidia de tu sombra, de tu casa y de tus cosas, porque estás cerca de ti. Magda Navarrete w brawurowych odsłonach z płyty Iman. Miałem się zapytać, Iman, to jest taki hołd złożony Imanowi, nauczycielowi muzułmańskiemu, fascynacja islamem. każdy widzi, co chce. Iman to jest po hiszpańsku magnes. I stąd się wzięło to moje skojarzenie, ponieważ taki magnes, który łączy te wszystkie brzmienia, które na naszej płycie się znalazły. Tak to sobie uknułam. Ale nie powiedziałam wam o jednej rzeczy, że oprócz tej mieszanki stylów i muzyki świata, którą na tej płycie pokazujemy, również trochę jakby sięgnęliśmy po różne epoki, bo mieszamy te rzeczy retro, bardzo czerpiemy ze starych płyt winylowych i tak naprawdę to one były taką główną wskazówką i taką misją i inspiracją do tego, żeby takie elektro bolero stworzyć. Mhm. Ponieważ płyty winylowe w ogóle na świecie giną i w Ameryce Południowej są po prostu wyrzucane na śmietnik. Naprawdę? Teraz jest renesans potężny. No mam nadzieję, że w tak. W Europie przynajmniej. I coraz mniej już wyrzucają tych płyt, ale ja naprawdę znajdowałam skarby czasami gdzieś pod dywanem ukryte i w ogóle oddawali mi to jeszcze z uśmiechem. No i tak właśnie powstała ta płyta, te stare płyty naprawdę były dla nas ogromną inspiracją. Wspaniale, a do nas dotarła na ostatnią chwilę Magda Biernacka, związana z brawurową ekipą Zuki Zumba. Witaj, czołem. Jak ci płynie? Wspaniale. Wspaniale, bardzo szybko. Już minął rok, nie wiem kiedy, tak więc tak naprawdę za chwilę minie drugi rok. I moje drogie, najlepsze życzenia w związku z tym. Złożysz na mnie 15, rozumiem. Tak, 15 spotykamy się naturalnie w ramach urodzinowej imprezy w klubie Klinika w Warszawie. Hanka, Matacz i Jarcyś to są nasi laureaci. Jeszcze raz gratulujemy. Widzimy się 15. No i Magda Navarrete, twoje koncerty również niebawem. Moje koncerty tak naprawdę
dopiero w lutym, ale myślę, że mogłabym po prostu Państwa zaprosić na stronę internetową magdanawaretek.pl. Nieskomplikowany to tytuł i tam naprawdę staram się zamieszczać wszystkie informacje dotyczące i warsztatów, których też nie mało po Polsce, i właśnie naszych koncertów i wszystkich jakichś przedsięwzięć o Twojej audycji, Maćku, też było. Cudownie, bardzo się cieszę, dziękuję. Dziękuję. Magda Biernacka, Last Minute. Tak, Last Minute. Kuduro, Fast Kuduro. I rumpa, powiem w ten sposób delikatnie. Karolina Abramowicz i dziękuję Magda Nawarete, realizował audycję dubową i zapętlał Krzysiu Sagan. A na koniec premiera z płyty Balkan Serda, nowy utwór i zupełnie gorący, Jari Nani, tytułowy z tej...